Cześć, siemanko, z tej strony Ferguson Care. U mnie witam na kanale. Dosłownie u mnie. Przejęzyczenie. Zaczynamy kolejną część, kolejny odcinek, numer 3. Doom Eternal. Taką fajną sobie tutaj czaszuszkę sobie podświetliłem, żeby było tak bardziej tematycznie. Co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku będziemy dalej przechodzić grę. Jest to tak jakby kontynuacja. Odcinek nagrywany jeden po drugim. Bo jak wiecie czy nie, można do mnie być też na Twitcha, gdzie też streamuję i też gdzie pracuję normalnie, więc odcineczki nagrywam z wyprzedzeniem z tego względu, żeby wszystko mogło być wrzucane codziennie, bo nie zawsze będę miał czas. A więc rozpoczynamy. Zgromadzenie piekielnych kapłanów odbywa się tuż nad tobą. Moje odczyty ukazały winne w środku tego obiektu. Okej, zgromadzenie kapłanów. I to też jest... tytuł na odcinek. Dobrze, nic, przemieszamy się, sprawdźmy oczywiście, czy nie mamy tutaj nic... nic ciekawego. Dobra. Zastanawiam się, kiedy dostaniemy jakąś nową broń. O, widzieliście, znowu był artefakt. Ciekawe, czy to jest wina gry. Dlaczego te drzwi się zamykają? Halo? Otwierają, ha? I co, ja sobie tutaj nie wejdę? Zastanawiające. A co zrobimy, gra? A otwórzcie się. Dobra, idziemy. Standardowe wiadomo. Jeżeli materiał będzie się podobać? Japońska, język trudny, za długo w tej Holandii siedzę. Jeżeli materiał będzie się podobał, zachęcam lub nie zachęcam do pozostawienia łapeczki w górę lub w dół, jeżeli będzie badziew. Subskrypcję też możecie zostawić. Bo widzę, że oglądają ludzie 60% i nie zostawia subskrypcji. Ale to może świadczy tylko o jednym, że shit materiał. Szybka podróż pozwala na teleportowanie się w wyznaczone miejsca na mapie. To jest fajne. Korzystaj z niej, by znaleźć dodatkowe przedmioty oraz ukończyć opcjonalne starcia. Nice, możemy się przenosić. To jest coś nowego, czegoś takiego nie było w poprzedniej części. Szybka podróż odblokowuje się pod koniec misji, aby uzyskać dostęp do szybkiej podróży na zakładce mapy w dossier. Wciśnij tab. Dobra, no to ja chcę zobaczyć. Co ja miałem zrobić? Okej, wyzwanie, kodeks. Sekret umieścienia, dobra. Szybka podróż, o. Szybka podróż odblokuje się pod koniec misji. Aby uzyskać dostęp do w zakładce mapy w dossier, wciśnij tab. Mapa. Gdzie tu jest dossier? Pokaż szybką podróż. Aha, rozumiem. Okej, czyli w te miejsca będziemy mogli się przenosić. Zastanawiam się jedno, czy na przykład będziemy mogli się przenosić też po zakończeniu mapy? Ale my na razie nie chcemy się. Boję się tam iść, nie? Boję się, że tu się to zamknie. Sprawdźmy, czy tutaj czegoś nie ma, nie? Aha, tu będzie można wejść z tej strony po prostu. Dobra. Wchodzimy, niech się dzieje, co chce. Ej, i to jest tutaj. Nie, nie tutaj. To jest tutaj. Ra, ra. Mam nadzieję, że gra nie jest za cicho, że mój komentarz profesjonalny oczywiście jest wystarczająco głośno. Czasami się mogę przejęzyczać, bo tak jak mówię, no nie robię sobie jakiegoś zagranicznego Holendra, ale przez to, że po prostu używam trzech języków na co dzień, to czasami się popierdzieli. Dobra. Czy to jest zaliczone jako zebrane? Jako białe? A to było wcześniej innego koloru? Nie wiem. Zebrałem.
Dobra, tam muszę iść. Ja tu się jeszcze chcę rozejrzeć. O, widzicie? Ej, to jest właśnie to, o czym mówiłem, rozejrzeć. Nie dotykam tego, ja tu czuję, że tu będzie jadka. Rozejrzę się po mapie. Nie widziałem też tych takich pobożenie części, na przykład zbierało się takie kulki mocy i one tam dodawało na przykład śmiercionośne obrażenia albo szybkość poruszania. Tutaj na razie tego jeszcze nie widziałem i wydaje mi się, że może tego też nie być. Dobra, nie ma co przedłuż. Rzadź, idziemy. Niech się dzieje wola. Gunmaker uczestniczy w tym zebraniu, ale poza swoją domeną. Wydaje się, że jest niezniszczalna. Elegancko. Spoko na miniaturkę, co? Jak to jest możliwe? Człowiek nie może przejść tych wrót. A jednak. O! To nas nie powstrzyma. Ofiara tego świata zostanie złożona wielkie Gunmaker i tak, a energia zostanie przywrócona jeszcze raz. Tak jak zapisano, prosto z dusz tych, którzy są niedowiarkami. Nie zdołasz ocalić ich przed Trybunałem. Niedowiarki, to raczej powinien być tytuł. Jednak przesadzasz. Nie możesz się wtrącać. To jest szansa dla ludzkości na odkupienie. Okazja przysłużenia się nam. Nie możesz się przecież opierać woli Gunmaker. Aktywuję teraz portal. Bo to właśnie ty masz wypełnić moją wolę. Nic nie muszę. Pięknie, dzień zakłady odblokowany. Eksploracja. Kurde, patrzcie to, kodeks jeden gdzieś nie zna... Ale hamuwa. A jakieś nagrody dostaniemy? No jaki przypał. No nie fajnie, nie fajnie. I to było chyba gdzieś na początku w taki... Nie, to było gdzieś teraz tutaj. No cóż, jest teleportacja, także będzie można się przenieść, aczkolwiek, czy ja wiem, czy to takie aż niezbędne. Nie mogę ustalić, gdzie przebywa drugi piekielny kapłan. Twój gwiezdny lokalizator nie ma jednej części. Trzeba to zrobić inaczej. Jak? Potwierdzone. Wcześniej ukończyłem przeróbkę twojego miotacza. Płomienny wybuch gotowy do zatwierdzenia. Zatwierdzam. Nie zatwierdzam? A chciałem zatwierdzić. Tu Ark. Nadchodzą kolejne doniesienia z objętej kwarantanną, zniszczonej strefy w pobliżu rozpadliny San Andreas. Zdjęcia satelitarne ukazują to, zajeżdża trochę GTA. Co personel ARK uznaje za mitycznego Doomslayera, walczącego ze śmiertelnymi inaczej. Doomslayer, zwany też Doom Marine, uznawany był dotychczas za legendę ruchu oporu, coś w rodzaju anioła zemsty. Ostatnio widziano go na Marsie. Przypisuje mu się zniszczenie tamtejszej wieży Argentu. Następnie miał zniknąć. UAC nadal zaprzecza wszelkim doniesieniom na temat jego istnienia. Będziemy informować o sprawie na bieżąco. Jak ładnie. Możemy się tu pochadzać? Nie, bo raczej tam nie będę wpadać. Dobra. Tu coś widzę. Co to jest? To błyszczy to, więc... Coś musi się z tym dać zrobić. Też nie? Kurde... Nie da się z tym nic zrobić. Dobra, tu już mamy potwierdzone. Tutaj mam jakiś znaczek. Sprawdźmy na... Ej,
Patrzcie, jest coś to. Co to jest? Co to może być? Nic z tym nie mogę zrobić. Halo? Halo? Nie. Dobra, olewamy to, no bo co? Okej. Bierzemy. Płomienny wybuch, zdobyto. Ale dostałem flesza. Okej. Wciśnij R, albo podpalić wroga, wtedy upuści kilka odłamków pancerza, zabij go i on później jeszcze więcej. Traktuj pewnie grupy demonów, aby utrzymać z nich maksymalnie dużo odłamków pancerza. Okej, to się przyda, tego będziemy używać bardzo dużo. Czyli to na tych małych dziadów, na tych pojedynczych, tak? Znaczy na grupki. Płomienny wybuch odnawia się powoli wraz z upływem czasu. Dobra. Aha, w ten sposób to wypada, Kurczę, dużo guzików. Teraz możemy podejść tutaj. Wiedziałem, że to będzie do użycia. Dobra, samouczek, zero kryształów, nie. Aha, samouczek o kryształach strażniczych. To jest ekran wyboru kryształu strażniczego. Użyj kryształu strażniczego, by na stałe zwiększyć swój maksymalny poziom zdrowia, pancerza lub amunicji. Aha, czyli tutaj mamy nasze po prostu drzewko, umiejętki i te różne dziwne rzeczy. Dobra, szybki wybuch, napalmowe bleble. Możesz wybrać ulepszenie, które zwiększy twój maksymalny poziom zdrowia, pancerza lub amunicji. W każdej kategorii znajdują się 4 ulepszenia. Tutaj musimy czytać. Podczas wyboru ulepszenia te sekcja pokazuje bieżące limity twojego zdrowia, pancerza i amunicji oraz bleble. Zostaną one zwiększone przez poszczególne ulepszenia. Za odblokowanie dwóch powiązanych ulepszeń otrzymasz premię. Nie pomijano wybieranie ulepszeń kryształów strażniczych. A czy jest pokazane? Podświetl ulepszenie, które chcesz odblokować. Podwiedzając swój wybór. Amunicja mam, tak? Gdzie to jest? Aha, to tak to działa. Szybki wybór, na pewno więcej pancerza. Dobra, może na początek weźmy zdrowie. O, ładniej to jest zrobione. Ładniej. Ulepszenie zdrowia. Przeszukaj otoczenie, aby zlokalizować kolejne strażnicze. Portal aktywny i gotowy do użytku. A za level nie mamy? Myślałem, że będziemy mieli też osobno za level. No tu się jeszcze tylko rozejrzę chwilkę. Tam na razie nigdzie nie możemy iść. Tu nic. Tu na razie nie mogę po prostu nigdzie przejść, więc musimy jeszcze tak czy siak iść tam. Okej. A więc pójdźmy! Domyślam się, że tam mam iść. No ja nie chcę tam iść. No nigdzie nie mogę indziej. Dobra. A zatem skoczmy do tego portalu. Bang! Uxultia. Kampania. Okej. Jesteśmy. Co to jest to po prawej? Bo tu nie miałem objaśnienia. Sprawdźmy. Okej, już pod nami jest Kevlar. Chciałbym go. Czy ja sobie po prostu tak mogę spaść? Czy tu jest jakaś rozkmina? Okej, nie. Ha! Już elegancko. Dobra, tu musimy wskoczyć, potem gdzie? Dobra, no może najpierw przeskoczmy tam. Nie, ja nie chciałem spadać! Nie. Czy to zebrałem już tam z dołu? Tak.
tutaj i teraz, a nigdzie indziej jak, tylko tutaj. Co to jest? To jest mój ziomek? Nie wiem, ale było fajne. Okej, okay, tak zbieramy Kevlar. Subcio. Dobra, będziemy musieli pamiętać o tym, żeby tego używać. Mamy tylko 50. Aha, bo to dopiero początek. Dobra, tam musimy zaskoczyć i pewnie umrę. Uwaga, umieram. Normalnie zrobiłem to. Już coś ominęliśmy, czy nie? I nastała jasność. Okej, okay, zbieramy. Nie mieliśmy też żadnej aktualizacji mapy. Co mnie w sumie nie niepokoi, ale mogłoby być, bo nie wiem, czy defaultowo po prostu, jeżeli idę, to też się podświetla, czy tylko po prostu, jeżeli... Ha, masz. A to tak blisko leci? Dobra, gościu się rozprysnął. Jakiś nowy koleś. Ratajczyk! Ale... Dobra, nie ginąć głupio. O ty gnoju! Ej, te podcinki są dobre. Dobra. No, droga. Dobra. Jeszcze ktoś coś? Nie? Okej. Okay. Zlokalizuj komnatę króla Nowika. Odzyskaj gwiezdną. O, jest! Jest, są i oni. O, ma petardę. Właśnie zginąłem. Ale mam jeszcze życie. Jednak są. Też i w tej części. Ja na początku pamiętam, taki miałem problem, bo oni byli od początku gry, a tam nie miałem już od razu tego. Dobra, nie można tego. Okej. Okay. Mam mało amunicji, ale pozbieramy kewlarek. O, tu się proszę. No. To wiecie, nie? Super. Tu już 17 minut tak jest. I właśnie ciekawe, czy... ja nie wiem, czy ja już to powiedziałem w poprzednim odcinku, czy nie. W tym programie, którym chciałbym obrabiać, czytałem, że niby YouTube psuje jakość i żeby nie tracić bardzo na jakości przy renderowaniu, to powinno się ustawić jakość wyższą, czyli wyrenderować z programu na 4K, a on później tak to YouTube to przekonwertuje i ta jakość tak troszeczkę powróci. Nie wiem, nie znam. Tam jest ten pies. Czy to jest wilk, lis, kuna, łoś, bo na pewno nie. Dobra, wilk. Przejdźmy się tutaj. Chciałem być zabawny, ale mi nie wyszło. A szło to? Właśnie, to jest problem też drugi, kolejny, że... Okej, tam jest na dół zejście. I tu mamy... Ale... O! Ja... Ale nie, to nie jest ta. To nie jest dwururka, nie? Jedna rura jest? To jest pis... Krwawy cios to atak wręcz zadający potrafienie dodatkowe obrażenia. Zabójstwa chwały uzupełnił wskaźnik krwawego ciosu. Po naładowaniu... Naładowaniu naciśnij E. A, o, dobra, rozumiem. Aha, a jeszcze niedawno, jakąś chwilę temu mówiłem... Tu jest...
zrobić. Nie, tak wysoko nie podskoczę. Jeszcze przed chwilą mówiłem, czy będzie możliwość. Kurde, to jest na moim poziomie. Czy będzie po prostu upgrade tego ciosu? I długo nie musiałem czekać. Ja wiem, że tak troszeczkę do tego podchodzę, ale chciałbym zabrać to. No dobra, no co? Ouch! That hurts! Czy ja to mogę? Nie, to jest za... Idziemy! Tam raczej nie wejdę. Tu też raczej nie wejdę. Ale tu wygląda, jakbym mógł wejść, ale tam nawet nie doskoczę. Więc... Ojejku, ale zaś się zlęknąłem. No cóż. Oj. Nie ten guzik. Dobra, coś zbieramy, używamy. Runy pozwalają twojemu na nowe, masz ograniczenie miejsc, więc wybieraj te, które pasują do twojego stylu gry. Jaki my chcemy mieć styl gry? Zabójczy i rozpie... Dobra. Szybsze wykonanie zabójstw fały? Nie. Zabójstwa fały możliwe z większej odległości? To może być spoko w późniejszym etapie. Może, myślę, że nie teraz jeszcze. Po zabójstwie fały będziesz biec szybciej? Też spoko. Nad ruchem? Nie. Oszołomienia wrogów to też nie jest głupie. Aha, w chwili śmierci dopiero się odnawia. Dobra. Okej. Okay. Wrogowie zrobiliśmy... Nie. Weźmiemy sobie to. Bo nie mam amunicji, więc dużo życia. Dużo życia musimy mieć często i dużo. Na tym poziomie myślę, że to będzie niezbędne. Samouczek wyposażenia się w runy. Jesteś w zakładce runy, to możesz to przekonać zakupione runy wyposażenia się w nie. Jestem gniazdo, okej. Okay. Są tylko trzy gniazda? Tam też było w starej? Części nie pamiętam. Wybierz runę, którą chcesz. No dobra, okej. No, chcę tą runę. I chcę być tutaj. No i super. Coś jeszcze mogę od ciebie chcieć? Nie. Moment, moment. Czyli jednak możemy tam wejść. To wiecie, to jest kunszt gry. Się przegrało godzinę, to się więcej wie, jaka jest mechanika gry, tak, są... Czy coś jeszcze jest... I jest tu sekret! Jak ja go chcę dostać? Tylko... Nie wiem, czy to po prostu... No i tak będziemy chyba szli w dół, co? Dobra, idziemy tutaj. Okej. Dużo niżej ono jest od nas? Dużo. Tutaj możemy sobie przejść dołem. Co? Gdzie? Jakie tutaj mnie strzelają?
Okej, nie mamy Kewa. A są kulki mocy, o. Chyba to będzie to. Prawie bym spadł. Dobra. Aha, jest sekret, ale czy on będzie po prostu tak osobę tutaj? O, jaki fajny. Takie dziecko jak z prezentu się ucieszy. Ojeju, jaki fajny. Po co zaś to... Nie chcę tam iść na dół. A gdzie była ta kulka niebieska? Chyba może ją... Co to było? Ta kulka jest tam, dobra. Gin! Aha, tu są jeszcze te, ta? Alright. Mamo. Ale możemy też po prostu od razu uciec tu. Ale ja nie chcę, bo tu może coś być, co? Nie, w sumie nie ma. Ale i tak. Okej, to jest chyba, to był znak przeładowania tego miotacza. Ale dlaczego tu jest to? Żebym mógł tam po prostu sobie wejść z powrotem do góry? Czy my coś tutaj ominęliśmy? Nie. Dobra, Kevlar mamy full. Gdzie to się przeładowuje? Muszę zobaczyć. Aha, tutaj pod R, okej, okay, jest po prawej stronie nad tym. W ogóle nie wiem, czy nie przesunąć kamery, bo ja zasłaniam w sumie życie, pasek życia. Nie wiem, czy to komuś jest do czegoś potrzebne. Kurde, gin! Jak mnie zepchnęli, przecież to jest... Okej, jednak te życia się przydają. Przydawają? Okej, życia mamy teraz 125. Idziemy dalej. Okej, tak, czyli działa to na wszystkie. Kurde, tak. Dostał? To oko, jak je wyrwał. Tak? Mało amunicji, najgorzej. Trzeba się przejść, moment. Sekundkę, dajcie pozbierać ammo. Ała! Właśnie zginąłem. A może jeszcze nie? Tak on... Był tutaj jeszcze. Dobrze! Żryj! Kurde! Nie widzę! No nie fajnie, nie podoba mi się to w ogóle. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Czy ich też możemy palić? Ała! Ale ją przepołowiłem. Idziemy po to, bo to się przyda i kevlarek też możemy, jak to strzela.
Dobra, jeszcze jedno możemy podnieść. Kurde, jeszcze jedno możemy podnieść kostuszkę. Dobra, 50, czyli dodaję po połówce, okej. Dobra, wjeżdżamy tam i robimy to. Ale jestem głupi. Dobra, nie teraz. Ała! No, po co? Dlaczego mi tak zrobił, no? Niefajnie, niefajnie. Aj, bo ja się kurczę. Dobra, zbierzmy ten kef. Dobra, no i... Ała! Ale masz brzydki ryj. Dobra, czy... Kurde, on jest tu blisko! Kurwa, nie mam amunicji, no przecież to jest jakiś... I o tym właśnie mówiłem, na. Pal się jeszcze! No, szwyk! O co wam chodzi? Nie, no jest... No i super! Nie mam amunicji. Amo, 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 amo. Gdzie ona jest? Gdzie jesteś? Kurwa, myślałem, że to potwór. Aha. Nie. Ginę. Nie mam czym go zabić. To tam jest amo. Szybko, szybko, bo nie będzie frajersko zginąć. Wszystkie starcia misji, aby zdobyć punkty broni, wskazując do modu, myśleć punkty, które uda ci się zdobyć na obszarze, w którym każdej misji znajduje się łącznie 10 punktów broni. Punkty broni można wydać w zakładce Arsenał w dosie w celu ulepszenia modyfikacji broni. Aha, czyli możemy jeszcze po prostu, dobra, dobra. Aha, dobra, okej. Okay. I ile mamy ten samouczek? Wybierz ulepszenie, które chcesz kupić, biorąc pod tych punktów. A w którym miejscu są punkty? Aha, to są punkty, chyba tutaj te 6. Dobra, moment, moment. Bomba przylepna. Szybkość przylepnych bomb przylepnych. O. No zróbmy sobie może to na początek. I tyle z punktów.
Więc co? Tu już wpadło 35 minut, 5 minut dłużej niż był zamysł. Więc wydaje mi się, że tutaj się pożegnamy. Jeszcze sobie tylko przejdę, sprawdzę, czy mogę coś tu pozbierać. Czy jest jakaś... No moment, moment, moment. Tu jest też jakaś jeszcze misja do... Czy tutaj coś można jeszcze w tym pomieszczeniu zrobić? Ale... Aha, bo to trzeba... Czy ja to mogę jakoś aktywować? Chyba, że to po prostu tylko przez to, że jest te 10 punktów. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Zbierzmy ammo. I co, moi drodzy? Jeżeli materiał się podoba, zostawcie łapkę w górkę, łapkę w dółkę, subscriber, tam coś jest. I to już będziemy w następnym odcinku ogarniać. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Do zobaczenia, miłego dnia, cześć.